Jurajskie opowieści. Odcinek drugi. Sekret. Cóż, wygląda na to, że jeden z tych czarnych meteorytów właśnie wylądował na moich bagnach. I mamy do tego czegoś wejść? To nazywa się czarny meteoryt, Bronto. Bądź uważna. Pamiętajcie, musicie do niego dojść przed świtem. A jak wrócimy? Wyląduje inny czarny meteoryt i wejdziecie do niego przed pierwszym promieniem słonecznym i raczej zostaniecie w przyszłości. O rety, jak nasi rodzice. A kiedy wyląduje następny czarny meteoryt, mistrzu Sauro? Kto to wie, będziecie potrzebować szczęścia i odwagi. Co się dzieje? To magiczny potok. Pomoże wam dojść do meteorytu. To jakby nasz przewodnik? Jeśli pozwolisz, mistrzu, wyjaśnię tę sytuację. Oczywiście, Nikusie. Dziękuję. Właściwie to ja jestem waszym prawdziwym przewodnikiem. Podczas gdy potok jest tylko przewodnikiem przewodnika, albo inaczej jest moim przewodnikiem. Kapujecie? Zgubił mnie po... Dziękuję. Usypia mnie. Ale to takie proste. Zawsze musicie iść za potokiem. Nikus będzie wam towarzyszył. Do zobaczenia. Dziękujemy. Chodź, Nikusie. Idę. Do zobaczenia wkrótce, maluchy. Życzę udanej wyprawy. Właśnie zaczęła się wasza przygoda. Wiedziałem, że powinniśmy coś zjeść przed wyruszeniem. Musisz wiedzieć, że kiedy źródło wspomnień gulgocze i magiczny potok rusza się, to oznacza, że zatrzymać się... Nie pamiętam tego bagna. Nie możemy przez nie przejść? Nie na piechotę. Czyli tylko Nuncji może przejść. To niesprawiedliwe. Nie powiedziałbym. Widzicie tamte drzewa? Świetnie. Możemy przeskakiwać z gałęzi na gałąź. Nie, pomyślałem o czymś szybszym. Pewnie masz na myśli pnącza. Dokładnie. To będzie jak latanie. Nie jest to trochę skomplikowane? Zawieszasz się na pnączu? Właśnie tak. A grawitacja zajmie się resztą. Do góry. I w dół. Popatrz, latam. Ostrożnie, Ranu, nie jesteś Nuncji. Ufacie mi? Chyba nigdy więcej nie będziecie wątpić w Nikusa. Pomocy! Co teraz powinniśmy zrobić? Mam pomysł. Zróbcie coś. Trzymaj się, Nikus. Wszyscy na górę, szybko. Moglibyście się pośpieszyć? Gotowi? Do startu? Start! Mam cię, Nikusie. Jesteś bezpieczny. Pomyśleć, że masz być naszym przewodnikiem. Chodźmy. Zaczekajcie, zatrzymajcie się. Nie możemy, musimy dotrzeć do meteorytu przed świtem. Tak, ale lepiej unikajmy używania pnączy. Chyba będzie prościej wspinać się po czubkach drzew. Oto meteoryt. W samą porę. Już prawie świt. Co teraz? Musicie wejść. To dziecinnie proste. Wkrótce będziecie w innym miejscu i czasie. I wtedy będę mógł mocno przytulić moją mamusię? Idźcie, maluchy, życzę wam wiele szczęścia. Żegnajcie. Sobie też powinienem był życzyć szczęścia. Ale tu ciemno. Nie martw się, Bronto. To nic złego, jesteśmy bezpieczni. Dzięki z tego. Popatrzcie, słońce. Fantastycznie. Kręci mi się w głowie. Dowiedzmy się, gdzie jesteśmy. Tam jest morze, las, plaża, a tam... Co to jest? Kangury.
Skąd wiesz? Nie wiem. Spójrzcie teraz. Co tu robicie? Nie chcecie zobaczyć, jak skończy się wyścig kangurów? Właściwie my... Harry, pośpieszmy się. Po wyścigu będzie lekcja rzucania bumerangiem. Jesteśmy tu z innych powodów, naprawdę? Dobra, porozmawiamy po drodze. Zaraz zacznie się pokaz. Pośpieszmy się. Zaczekaj. Popatrzcie na tych wszystkich ludzi. Gdzie on poszedł? Chyba znowu się zgubiliśmy. Nie trudno się tu zgubić. Poszukajmy go tam. Jest tam. Uważaj na bumerang. Z tego uważaj. W końcu się budzi. Jaka przyjemna drzemka. Miałem taki miły sen. I pomyśleć, że się martwiliśmy. Nie łapię. Gdzie jesteśmy? W szałasie tego człowieka o imieniu Matami. Jest właścicielem naszego nowego przyjaciela Koali. Cześć, jestem Coupé. A ja z tego. Kiedy spałeś, Coupé powiedział nam kilka ciekawych rzeczy. Jesteśmy na wyspie Aotearoa, ziemi długich białych chmur. To Nowa Zelandia. Tak, może wasz przyjaciel jest śpiochem, ale jest bardzo dobrze poinformowany. Śpioch! Coupé powiedział nam kilka fantastycznych wieści o naszych rodzicach. Rzeczywiście, powiedziałem twoim przyjaciołom o gigantycznym zwierzęciu zwanym Go, które wielu tutejszych rybaków widziało w morzu. Mam nadzieję, że to moja mamusia. A jak znajdziemy to Go? Może pomoże wam ojciec Matami, Sadu. Jest najlepszym rybakiem na wyspie. A więc poszukajmy tego człowieka. Mamy problem, zdaje się, że nie mówimy po ludzku. Porozumiewamy się dosyć dobrze. Załatwione, Coupé. Z pewnością możemy im pomóc. Idziemy, chodźmy na plażę. Coupé, co to za symbole na twarzy i ramionach twojego pana? To tatuaże. Uważane są za symbole statusu między jego ludźmi. Powinniście zobaczyć, ile ma jego ojciec, Sadu. To ojciec Matawi? Nie, to jeden z rybaków, o którym wam wcześniej mówiłem, ale zastanawiam się, dlaczego jest sam. Stało się coś strasznego. Nasza łódź została przewrócona przez strasznego potwora morskiego. A mój ojciec? Przykro mi, zginął w morzu. Co masz na myśli? Muszę go odnaleźć. To zbyt niebezpieczne. Popatrz na te chmury. Nie obchodzi mnie to. Nie pozwolę mojemu ojcu utonąć. Idź po mój kajak. Co się dzieje? Go, potwór wodny wywrócił łódź jego ojca i teraz Matawi chce go odnaleźć. Biedny Matami, to okropne. Muszę iść z nim. Nie mogę i nie chcę opuścić mego pana w potrzebie. My też idziemy, Coupé. Będziemy pomagać sobie nawzajem. Mam cię. Trzymajcie się mocno. Jesteśmy w środku sztormu. Przewrócę się. Trzymaj się, Bronto. Spójrzcie, orety. Co to było? To było Go, potwór morski. Dobrze się nie przyjrzałem, ale to chyba nie była moja mamusia. Albo mi się zdaje, albo ta wyspa jest jakaś dziwna. Z pewnością jest śliska. Dosyć to zabawne. Bądź ostrożny, Ranu. Dlaczego mam być ostrożny? Nie rozumiem, gdzie my jesteśmy? Popatrz, ktoś tam jest. To może być mój ojciec. Tato? Matawi, synu. Potrzebuję chusteczki? Chyba całego ręcznika. Tato, jak się znalazłeś na tej dziwnej wyspie? Nie wiem, kiedy wpadłem do wody, straciłem przytomność i kiedy ocknąłem się, byłem tutaj. Na szczęście. Zbuduję schronienie z tych gałęzi. Dobry chłopak. A jutro znajdziemy jakiś sposób, żeby powrócić do naszej wioski. To rozwiązuje jeden z naszych problemów. Zostało mi jeszcze kilka gałęzi. Moglibyśmy rozpalić ognisko. Co ty na to? Wspaniały pomysł. Zrób tak. Nikt już nie dba o obiad? Jestem głodny. Poszukam jedzenia. Bądź ostrożny. Gdzie chowają całe jedzenie? Musicie to zobaczyć. Chodźcie tutaj. To Ranu. Pewnie coś znalazł. Chodźmy.
Przez wszystkie lata na morzu nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Ale tu śmierdzi. To bardzo dziwna wyspa i robi się ciemno. Będziemy widzieli lepiej rano. Nie wiem jak wy, ale jest mi zimno. Zdrzemnę się. Trudno tu rozpalić ognisko, nawet powietrze jest zbyt wilgotne. Niezłe ognisko, tato. Co to było? Próbuję się zdrzemnąć. Trzęsienie ziemi. Kto przypala mi plecy? Jesteś Go, prawda? Tak w każdym razie mówią na mnie ludzie. A wy, małe brzydale, kim jesteście? Nie widzę was. Przepraszamy, nie chcieliśmy zrobić ci krzywdy i z pewnością nie chcieliśmy cię kłopotać. Tak wszyscy mówią, wszyscy żeglują wokoło mnie. Wszyscy wchodzą mi na plecy i szczerze mówiąc, przez was mnie wszystko swędzi. Moglibyście łaskawie wyjaśnić mi, co takiego zrobiłem, że na to zasłużyłem? Cóż, jeśli to jedyny problem. Obiecujemy, że będziemy bardziej ostrożni i nikt więcej nie będzie cię nękał. Dlaczego miałbym wam wierzyć? Bo daliśmy ci nasze słowo. Dlatego. Jaka odważna dziewczynka. Zaufam wam. Dziękujemy. Nie będziesz żałował. Jeśli dotrzymacie obietnicy, nie będę już więcej wywracał łodzi. Umowa stoi. W końcu to całkiem spory ocean. Spójrzcie, to nasz powrotny meteoryt. Musimy się tam dostać do świtu, tak? Tak nam powiedział mistrz Sauro. Mój ojciec i ja chcemy wam dać prezent. Proszę. Dziękujemy. Mieliśmy wspaniałą przygodę, mistrzu Sauro, ale nie udało nam się odnaleźć rodziców. Znalezienie ich podczas pierwszej wyprawy graniczyłoby z cudem, ale miałem nadzieję. Najważniejsze to, czego się nauczyliście. Nauczyłem się używać tego, jak to się nazywało. To się nazywa bumerang. Pamiętajcie, pomiędzy wszystkimi istotami każdego rodzaju i rasy musi być zaufanie i szacunek. To prawdziwa lekcja. To prawda, mistrzu. Na końcu Go był szczęśliwy, że mógł dzielić się morzem z innymi. Jeśli pozwolisz, panie, chciałbym sam przetestować, jak działają te małe, ładne przedmioty. Rzucasz to, ale jest pewien sekret, aby zrobić to dobrze. Proszę, jaka może być trudność w rzucaniu małego patyka? Nancy próbowała cię ostrzec.